Więc moim tematem, tak jakbym, jest zupa z indyka dla pracownika korporacji. Oryginalnie miałem różnego rodzaju wykłady, ze względu na to, że wiele osób przedstawia tematy na zasadzie takiej: o, jak fajnie jest odnieść sukces, o, jak fajnie jest zarobić dużą kasę, o, jak fajnie jest tworzyć gry, a mało kto pokazuje te, no, niekoniecznie fajne strony tworzenia gier, tak? No i ogólnie tak wygląda zupa z indyka, jakby ktoś się zastanawiał kiedykolwiek. Nie trzeba iść na Google Images. I od jakiegoś czasu nawet miałem stronę Indie is Dead. Teraz nagle w amerykańskim Gendewie jest głośno o Indie Apocalypse. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzył ten hashtag na Twitterze, nie? Okej, czy jesteście bardzo lokalni tutaj, zasiedleni, spoko, nie ma problemu. Więc kim ja jestem, tak? Tomasz Hanna, DPG, Kaczmarek. Jestem z wykształcenia projektantem gier, z licencjatu i magistra. Nie tylko z doświadczenia praktycznego, ale też z edukacji w Wielkiej Brytanii. Wczoraj jeszcze w sumie w Anglii byłem, było fajnie, wybaczcie, że przywozę wam pogodę z sobą. I tutaj o mnie. Kilka słów. Tworzę gry od wielu lat, pisałem przez wiele lat, wydałem około 50 projektów indie. Nie mówię tu o komercyjnych, współczesnych indie, tylko dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Też finansuję społecznościowo dużo rzeczy. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, na Kickstarterze miałem ponad 100 gier, które wsparłem. Tak, mieszkam w Anglii, to mogę sobie pozwolić, ale to też nie są zawsze duże kwoty. Wszystko zależy od projektu. Indie Games The Movie też wspierałem. A co w tych tytułach robiłem? Praktycznie wszystko. Byłem tłumaczem, byłem game designerem, byłem koderem, byłem człowiekiem od fabuły, byłem beta testerem. Praktycznie... Kilka gier wyszło na... właśnie myślę, co moglibyście znać, ale to jest na zasadzie takiej... kto z was grał w gry indie przed 2009 rokiem? Czyli w sumie zanim powstał termin indie. Jedna osoba, okej. Okej, kto kojarzy Niflasa? Skandynawski twórca gier, nie? Okej, Knit Stories. Może ktoś? Night Sky? Tak, no to znacie jego gry, a nie znacie osoby, no. No na przykład z nim, jego ostatnia właśnie Knit, który powstał na Steamie, testowałem na Macu, się okazało, że nie był kompatybilny z 5 wersjami Macintosha, szybko poprawialiśmy w dzień wydania jako hotfix, więc dało radę, nikt nie zauważył. Bodajże tak. Znaczy mógłbym zobaczyć na Facebooku, nie? W znajomych, ale... Nie, czasami jest po prostu na zasadzie, że jestem sobie na Facebooku, nie? Ktoś mnie dodaje, nowa osoba chce zaprosić do znajomych. No okej, nie? Klikam, patrzę, kto to jest. Mamy 30 wspólnych znajomych, 50 wspólnych znajomych, a ja okej, polski game dev, dobra, akceptuj, nie? No nie, tak bywa, zwłaszcza teraz, jak jutro jadę do Poznania na PGA, i Gates, to pewnie Majkowski tam będzie, niewiele innych osób też. Ale przejdźmy dalej, bo nie wiem, ja pewnie będę musiał przyspieszać wykład niestety. Więc 8 lat ZTG, jak było wspomniane, które paradoksalnie zaczęło się w Krakowie. Też paradoksalnie mam koszulkę z gry indie krakowskiej, stworzonej przez Nornika w okolicach 2009, która w Polsce była praktycznie nieznana, a za granicą, zwłaszcza w Rosji, podbijała rynek jako ciekawa alternatywa dla Herosów. Więc no, 8 lat temu było ZTG, mieliśmy 14 osób w Krakowie na Akademiku AGH. A rok temu mieliśmy ponad 3000 uczestników, 100 prelegentów firmy jak Google, Microsoft, Adobe. W tym roku będzie jeszcze ciekawiej. No ale ZTG swoją drogą rozpoczęło też inne konferencje. WGK w Gdańsku, Digital Dragons w Krakowie, GITS teraz. W jaki sposób? Cóż, WGK nie spodobała się trzecia edycja. Stwierdzili, że zrobią lepiej. My dalej działamy, oni nie. Digital Dragons, czwarte ZTG miało być w Krakowie. Współpraca
Niejako nie wyszła, ale fundusze, o które aplikowaliśmy, zostały. No cóż. No, można o tym mówić, no ale stworzyli Digital Dragons, jest fajna inicjatywa. Teraz nie współgarnizuję już ZTG, jestem tylko ambasadorem, więc ZTG jako moja impreza jest ZTG. I teraz w Poznaniu mamy Game Industry Conference, współorganizowane z targami. Zobaczymy, jak to będzie, jestem prosty ciekawy, dlatego też jestem w Polsce. I no ja grami się zajmuję praktycznie całe swoje życie, od 97. I wiele widziałem, wiele przeszedłem i wciąż nie jestem tam, gdzie chciałbym być, tak naprawdę, tak? Nie wiem, czy to kwestia motywacji, czy też pieniędzy, zapewne czasu, ale naprawdę poprzedni wykład był bardzo dobry, jeżeli chcecie na to patrzeć z tej perspektywy. I mam tutaj kilka ostrzeżeń, od których chciałbym zacząć. Większość studiów nie przetrwa swojej pierwszej gry. Powodzenia w takim razie. To już nie zakłada wasz obecny projekt. Co? To właśnie zakłada twój obecny projekt. Nie, ja tu nie zdaję sobie sprawy. No ja wiem. No ale to jest właśnie to jedno takie pierwsze ostrzeżenie, że okej, macie ten swój pomysł, chcecie to zrobić i osiągnąć sukces, ale to nie działa. Edmund Macmillan, Meat Boy, Binding of Isaac, pierwszy sukces po 403 grach. Rovio, Angry Birds, to była ich 51. gra. Inny fun fact z bardziej komercyjnych tytułów, Final Fantasy. Była to ostatnia gra studia, które miało złożone papiery o bankructwo i dlatego było to Final Fantasy. To była ich ostatnia fantazja, którą chcieli spełnić, zanim wyjdą z biznesu. No i trochę tego wyszło teraz z 15 wersji z kontynuacjami, no ale jest Final Fantasy, tak? Trzymają nazwę i dobrze. No i tutay kilka tytułów indie. Mamy Braid. Osiągnął sukces, bardzo fajna gra, koleś zrezygnował z pracy, żeby ją zrobić. Mamy Nie polecam grać, zwłaszcza z achievementem przejść grę na jednym życiu. Mamy Feza. No i to, co mnie rozbawiło w poprzednim wykładzie, jak zarzucając pomysł gry, pierwsze co rzuciłeś, platformówka? Czym są te wszystkie trzy gry? To był tylko przykład, no. Typowy indyk. Pixel art, chiptunes, gry platformowe. No i to jest nowość gry. W grach indie, tak? To jest ta nasza innowacja. No niestety, no nie do końca, nie zawsze. Drugie ostrzeżenie. Rynek gier się zmienia cały czas, diametralnie. W skrajności, popada. I problem dla was, dopiero co zaczynających, czy dla tych, co już są, że z dnia na dzień coraz więcej osób ma większy dostęp. To, kiedy wy zaczynaliście, mieliście gorszy start niż ktoś, kto zaczyna jutro. Jest więcej tutoriali, więcej materiałów. Licencje są tańsze i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ale potem jest kwestia tego typu, że przemysł zawsze idzie tam, gdzie trawa jest zieleńsza. Tak? Firmy komórkowe teraz uderzają w pecety, pecety w konsole, firmy wydające na konsole na komórki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No chociażby z Konami teraz to się stało, tak? I to akurat Rami Ismo dawał w tym roku podczas jednego ze swoich wykładów. Bardzo trafny punkt. Ale to też samo się dzieje w grach. Kto gra w Hearthstone'a? Okej. Okay. No, pamiętacie Undertaker Nerf? Teraz będzie Warzone Commander Nerf. No niestety, niby to samo. Niewielka różnica, że nie dostaje tylko jednego życia. A zniszczyło praktycznie całą serię talii kart. W tej karciance, tak? Czyli jest to taki mały szczegół, że te niewielkie rzeczy, które wy pomijacie, bo zapewne kto z was czyta codziennie Gama Sutrę albo Game Industry Business, żeby być na bieżąco, okej, okay, jedna osoba, dwie, trzy, okej. Okay. Jest kilka osób, co czytają codziennie. Ja z jednej strony uważam, że to strata czasu, bo wiele materiałów tam mieszanych jest. Abstrakcja to zbyt słabe pojęcie, ale wiele materiałów jest tam trafnych, ale też czytać wielokrotnie analizy na ileś tam stron i tak dalej. No można bardziej produktywnie zająć się tym czasem, chyba że jest się leadem.
No ale jedźmy dalej z ostrzeżeniami. Niewielka ilość twórców tak naprawdę zarabia na swoich produktach, tak, żeby móc z tego żyć. I jest to dość ciężkie. Taki mem, że no, jest wiele tysięcy osób właśnie, których ta pierwsza gra nie wychodzi, które wydają grę, ale ona się nie sprzedaje albo się nie zwraca. Tak, wiem, dużo aluzji, nie widziałem, o czym był, miał być poprzedni wykład, więc to nie jest, że jakiś pojazd czy coś, tylko tak ogólnie jadę. No i to ostatnia sytuacja, Tales of Two Worlds, tak. Mamy ekipę, która wyda ciekawe gry, Graveyard, ktoś grał, kilka osób, The Path, było nawet w CD Action jako pełna wersja, powinniście znać. No i teraz ostatnio wydali Sunset. I uwierzcie bądź nie, ale na przykład ta gra na komputerze Chmielarza, Adriana Chmielarza z Astronauts, działała słabiej od Wiedźmina Trójki. Wszystkie te gry były fascynujące, były ciekawymi doświadczeniami, ale wszystkie były źle zoptymalizowane. Wszystkie nie działały. Ta, łącznie z kopiami zakupionymi na Kickstarterze, 4000 w pierwszym miesiącu studio, no, zniknęło ze sceny. Wszyscy komentują, o, ale jak, to przecież oni tworzyli takie fascynujące gry. No nie, Graveyard to była gra na 5 minut. The Path można było ukończyć też w 5 minut. Nie trzeba było, jeżeli się zeszło z tej ścieżki, no ale jak sam tytuł każe, no jest ścieżka, no to podążamy ścieżką, tak? I to właśnie jest ten problem, że gier indie jest dużo. Mamy wiele gatunków, podgatunków, subgatunków, tak? Mamy chociażby roguelike. Teraz mamy gry typu FTL, które są roguelike, like. Tak. Tym samym coraz trudniej jest uzyskać podobny sukces jak kiedyś. Dlaczego? No, obecnie, jak tutaj wspominałeś, nie jest kwestia tego typu, że ok, jesteście usadowieni w Polsce, musicie sprzedać w Polsce, konkurencie z całym światem. Macie dostęp do platform umożliwiających wam wydanie gry na cały świat. Na takie tereny jak, nie wiem, Kazachstan, Brazylia, Meksyk. Wy to nazwijcie. I jaka jest kwestia? No, mamy wszelkiego rodzaju bundle i fajnie, no, można zarabiać. Tylko że kwestia jest tego typu, że jedna pozycja w bundlu może zarobić 6% całej wartości. Czyli załóżmy, że nie wiem, zarobią $1,000,000, dostaniecie 6% z tego. No okej, 60 tysięcy, ale załóżmy, ile osób by to kupiło, nie wiem, z 200 tysięcy? Żeby był milion, bo średnia cen to jest około $5. No to macie 200 tysięcy sprzedanych sztuk, 60 tysięcy zarobionych dolarów. Tym bardziej. A co nie zmienia faktu, że nie kupią twojej gry? Ale i tak, masz tylko 60 tysięcy, tak? I też mamy inny problem, na zasadzie takiej, że no kupujesz pełną wersję gry, a to nagle wszędzie jest na wyprzedaży. Albo też kończy się jedna wyprzedaż, a zaczyna się inna. No i potem, kurde, zwłaszcza latem, jak jest Steam Sale. Jak tu jechać na wakacje, skoro tyle gier jest? I taka rada od Kamila Sikora. Jak zrobić pierwszy milion? Przerobić jakąś starą grę. No, jeżeli teraz tak naprawdę popatrzycie na wszystkie te hity, to już to kiedyś było gdzieś, w trochę gorszej oprawie, w trochę gorszej formie, ale było, ludzie o tym zapomnieli, a teraz wydali i zarobili miliony, tak? Chociażby tutaj mamy Lovehouse w Lambira. Pracowali nad grą 2,5 roku, zwróciła się w ciągu 3 dni, ale to nie jest ich pierwsza gra. Też no, są dość sławni i tak dalej, ale jeżeli zwrócicie uwagę, wszystkie gry Valambiera to strzelanki. Tak naprawdę. Obojętnie co byście nie wybrali, nawet Ridiculous Fishing, no, to jest strzelanka, strzelasz do wszystkich ryb, które się złowiło.
No i wszystkie historie niestety, które słyszycie, to są historie tych, którym się udało, tak? Po angielsku nazwam to survival bias. Albo survivorship bias. Na zasadzie takiej, że chcemy słyszeć tylko pozytywne historie i to jest typowy problem kultury amerykańskiej. Jak to mój ojciec mawia, fakacze zawsze się cieszą, tak? Bo jedyne, co zawsze słyszę w filmie, to fuck, albo że nagle ktoś uratuje świat i wszyscy paradują i się radują. No, bo to są historie, które ludzie chcą słyszeć. Skupianie się na tych, którym się udało, wszystkich celebrytów i tak dalej, a nie tym, którzy polegli, tak? Jaki był problem przez wiele lat, że wiedzieliśmy, kto jest prowadzącym jakiegokolwiek teleturnieju w Polsce, a na przykład nie znaliśmy nazwiska premiera Izraela, który może zrzucić bombę atomową na nas. No, problem pierwszego świata, tak? Wiemy, kto jest celebrytem, nie wiemy, kto nam grozi. I czy ktokolwiek tutaj oglądał, bądź nie, Indie Game The Movie? Oglądaliście? Okej, kilka osób, była premiera, po polsku nawet, na ZTG kilka lat temu, można było za darmo obejrzeć. Później już były też pokazy. No i mamy Feza, Słowetnie, no dwójka została anulowana i Phil, no zmył się, tak czy owak, miał, że był do... Znaczy jego programista był, naprawdę jest spoko kolesiem, Fez, no przegiął wiele stron. I problem jest tego typu, że na przykład, że powstał Fez, on brał dużo kredytów od rządu, grantów, od znajomych ze sceny kanadyjskiej i tych pieniędzy nie zwrócił. Programista, który z nim pracował i był w filmie pokazany przez niecałą minutę, stara się te pieniądze zwrócić. Mimo, że ludzie nie, że nie chcą, on tak, no ja współpracowałem nad Fezem, ja chcę wam tą kasę oddać. To są rzeczy, o których się nie mówi niestety, bo to nie jest ważne. Ważne jest, że Fez jest genialną grą. Notch. Pozwany przez Bethesdę, bo nazwał grę Scrolls. Wezwał ich do pojedynków Quake'a 3. No bo w końcu Bethesda należy do ZeniMax, ZeniMax ma Quake'a u siebie, bo ma ID Software, no kto ma większe szanse, nie podjęli się wyzwania. No ale kupił sobie niezłą chatę w Hollywood, a teraz streamer Minecrafta kupił chatę za 4,5 miliona dolarów. Tylko za streamowania. Nie ze stworzenia gry, tylko ze streamowania gier. Tak? No i tutaj mam kilka postaci, z którymi rozmawiałem, żeby właśnie uzbierać tam kilka podpunktów pod koniec. Czy ktoś z was kojarzy którykolwiek z tych postaci tutaj? Najbardziej po lewo Steve Jackson, współzałożyciel Games Workshop, Lionhead chociażby. Po środku Ian Livingstone, też współzałożyciel Games Workshop, prowadzący Eidosu, obecnie lifetime prezydent Eidosu, odpowiedzialny za takie mało znane marki jak Tomb Raider czy Hitman. Po prawo Travis, twórca cywilizacji, oryginalnej planszowej cywilizacji, nie przeróbki komputerowej, tylko oryginalnej gry planszowej, tak? Tego pana chyba kojarzycie? Peter Molyneux. Tak, wielki wizjoner. Tak naprawdę ten pan tutaj, którego miałem przyjemność poznać w tym roku osobiście i porozmawiać, no był moją inspiracją do rozpoczęcia gier, bo czytałem właśnie wywiad odnośnie Dungeon Keepera. I no, on mnie zainspirował i tak dalej, w sposób, w jaki opisuje wszystko i naprawdę warto być na jego wykładzie, szkoda tylko, że już nie wydaje ich publicznie. No niestety, no ale otrzymamy bohaterów bez twarzy tak naprawdę, tak? Twórców gier w Polsce, którzy pewnie byliby znani, ale nie są i chciałbym sprawdzić waszą wiedzę na ten temat. Czy ktoś wie, co to za gra? Zenek Zombie.
Dobrze. Byłem w Polsce niemalże wszędzie, na wszystkich serwisach, jak dobre programy, magazynach, Komputer Świat i tak dalej. Wygrała też konkursy międzynarodowe. Została stworzona przez Macieja Lamberskiego, MCO. Bardzo w okolicach Krakowa przebywał, więc tak stwierdziłem, że fajnie byłoby go wrzucić. Też był na pierwszym... Tutaj. Ciężko. Trauma. Pierwsza gra polska, która była na IGF-ie, Mind Competition. Była na Indiecade, Mind Competition. Wygrała w Europie, Europejski Festiwal, stworzona przez Krystiana Majewskiego z Warszawy. Przeniósł się z rodzicami do Niemiec i to była jego praca zaliczeniowa magisterium w Niemczech. A tu Fuduki Chin. Ktoś zna? Kojarzy? Tak. Gra z Krakowa. Stworzona przez... Ion Nedun? Nie Natalie Berdys. Batalie Nerdys. I... Tutulab. I no kwestia jest tego typu. Czy znacie te osoby? Nie? Okej. Okay. Ktoś zna? No z Natalią no chociażby była na WWDC. Tak? Konferencji Apple'a. Też można, ale nie zmienia to faktu, że no to są rzeczy z waszego lokalnego podwórka, które właśnie wziąłem, o których nawet możecie nie mieć pojęcia. I no takie indycze grzechy, tutaj nawiązanie do poprzedniego. No, błędy, które zawsze kiedyś ktoś popełni, że jest wielki plan na tą wielką wspaniałą grę z JRPG albo MMO. I duży zespół. Kwestia jest tego typu. Był w Lambir kilka razy wspominany, nie? W Lambir składa się z dwóch osób. Czy wiecie, jaki jest ich burn rate miesięczny? Burn rate jest to kwota stałych wydatków, które muszą wydawać co miesiąc na swoje pensje, na licencje, na office. Czyli biuro i tak dalej. Czyli ile miesięcznie po prostu ich kosztuje to, żeby utrzymać serwery i tak dalej, żeby dalej istnieć. Dwie osoby, tak duży team. 18 tysięcy dolarów miesięcznie. Na utrzymanie dwóch osób, jednej firmy. A studenci, jak chcą tworzyć gry, 6 osób, 8 osób. Rośnie, rośnie, rośnie. Star Sox Team, ktokolwiek, czy też inne polskie RPG. Arogancja. No, my jesteśmy najlepsi, innym się nie uda, ale nam się uda. Powodzenia. Izolacja. No, mieszkanie w piwnicy, tworzenie gry po ciemku i tak dalej. Albo też właśnie taki człowiek renesansu, tak? O, ja tworzę gry, bo ja lubię crunch, ja lubię się denerwować, ja lubię mieć siwe włosy, no ja już mam, nie? Tyle lat na karku, co ja siwe włosy, tak? Lubię łysieć ze stresu, wyrywać sobie włosy. No, nie, no, nie lubię cierpienia aż tak. Ale pewnie fascynacja wampirami jakoś to motywuje. No ale to są błędy, które często są popełniane, że no nam się uda, no i niestety po wielu, wielu miesiącach trudu się okazuje, że jednak nie. I rzeczy, o które warto zawalczyć, pamiętać. Przede wszystkim wsparcie najbliższych. Tutaj kolega ma całe szczęście rodziców. Jak rodzice go wykopią, to ma brata, który ma dom, pewnie też ma piwnicę. To da radę pociągnąć jeszcze przez jakiś czas, nie? I to jest zapewne jego pewne swojego rodzaju sanktuarium, nie? Takie miejsce spokoju, gdzie można się odizolować, zrelaksować. Ale też trzeba mieć możliwość odreagowania, tak? Poza kręgiem najbliższych. Dlatego polecam jeździć na wszelkiego rodzaju konferencje, które są. Dzisiaj się dowiedziałem, że ma być jakieś targi w Warszawie czy coś. Pod koniec października, nie wiem, dopiero o tym słyszę. I jestem zdziwiony, no ale spoko, skoro uważają, że będą więksi niż PGA z ZTG teraz GITS, no życzę powodzenia. Tutaj dość istotne rozwijanie się w tym trzyma się ta na zasadzie, jeżeli ktoś jest dobrym grafikiem, powinien się skupić na tym, nie przejmować się muzyką, nie przejmować się kodem, robić grafikę, tak? Jeżeli no trzeba, no to będzie musiał ciężej pracować, ale musi zarządzać, tak? Te fajna statystyka, motywacja, czas, pieniądze.
to wszystko można podpisać jednym, zarządzanie, tak? Musisz być zmotywowany, żeby być w stanie zarządzić swoim czasem tak, żeby ci się pieniądze nie skończyły. No właśnie. No i dbanie o wizerunek i kontakty. Ja nie jestem zbytnio lubiany. Bardzo się zdziwiłem, że dostałem zaproszenie. Dziękuję, Kasiu. No zwłaszcza tuż przed GIC-em, no ale zobaczymy, jak to z tego będzie. Ale no kontakty wciąż zostały na zasadzie, że ludzie piszą do mnie na Facebooku: ej, słuchaj, wydaliśmy taką i taką grę, czy mógłbyś zszerować? A na zasadzie spoko, ściągnę, pogram, jak mi się spodoba, to tak. Prosty warunek, nie? Jak mi się nie spodoba, to zazwyczaj napiszę, co mi się nie podoba, ale to tylko, gdy mam czas. I dlaczego korpo nie jest takie złe? Raczej, tutaj będę miał trochę wymieszane, nie? Przede wszystkim w korpo jesteś anonimowym. Kogo interesuje, załóżmy, kto jest głównym projektantem Hearthstone'a, Diablo, StarCraft'a. Ja jestem StarCraft Junkie, ja się przyznaję, jestem uzależniony od starca. I ludzie po prostu nie wiedzą, kto za tym stoi. Możecie to sobie wpisać w CV, wasz potencjalny pracodawca będzie z tym zafascynowany, ale gracze nie będą znali z was zmienia i tak dalej, co jest przeciwieństwem bycia indie. W indie ty stajesz się twarzą swojej gry. To jest to, co się stało z Philem Fishem. On był osobą tworzącą Feza. On był Fezem. Jego twarz od razu wam się kojarzy z Fezem. Fez wam się od razu kojarzy z Philem Fishem. I dlatego zostanie w pewnym sensie twórcą indie, to jest zostanie się celebrytą. Samobójstwo społeczne. Jeżeli gra wam nie wyjdzie, ludzie wam zawsze będą to wypominać. Jeżeli wam wyjdzie, inni ludzie będą wam to zawsze wypominać. Stany Japonia, okej. Okay. Znowu Konami, Hideo Kojima, game Metal Gear Solid 5. Tak? Usunęli wszystkie odniesienia i tak dalej. Co fani zrobili? Nie wiem, czy widzieliście, można znaleźć w necie. Jeden ze sprzedawców w supermarkecie, na zasadzie jak u nas jest, nie wiem, Media Markt czy coś, jest cała wystawa MGSA 5. Ten na zwykłej kartce papieru markerem napisał Hideo Kojima game. Przykleił na wprost. Zdjęcie. Jest. No, były informacje już w czwórce, że to może być ostatnia gra i właśnie była ukryta misja w czwórce, która została niedawno odkryta. Na zasadzie takiej, że wszystkie gry, które Hideo Kojima stworzył, jak się na nie rzuciło światło, to one się zmazywały oprócz jednej, piątki. Że już wiedział, że mogą go wyrzucić, zanim ta gra wyjdzie, że będą starali się go usunąć, że to nie była jego gra. To możecie znaleźć w internecie, to nie jest tematem akurat tego. Inna rzecz, korpo, to akurat z pozdrowieniami dla Tomka Grochowiaka z jego zeszłorocznego wykładu na ZTG, odnośnie odniesienie do pracy przy Wiedźminie 1. Crunch time, tak zwane. Tak to wygląda w praktyce, jeżeli ktoś nie wie, nie? Wszyscy pracują ponad siły i no cały czas są nerwy, stres, wkurwienie. Nie ma, no możecie spojrzeć nawet na te oczy, tak? One mówią same za siebie. Podejcia zabije, tak? Ale też no jest kreatywna strona. Mamy Bulletstorma. Ciekawy aspekt z Bulletstormem jest, że tworzyli grę oryginalnie po angielsku. Polska ekipa, tak? People Can Fly. I no, wrzucali te wszystkie bluzgi, przekleństwa, komba i tak dalej. I firma matka była na zasadzie: okej, okay, dobra, chcecie tak zrobić, zrobiliście Painkillera, to się sprzedało, wierzymy wam. I potem dopiero tuż przed wydaniem gry Chmielarz dostał transkrypt na język polski. I on wtedy zrozumiał, co nie odpierdolili. Ile to jest bluzgów, jaki to jest poziom po prostu niestosowności, nieprzyzwoitości, ale już nie mógł tego cofnąć, bo gra jest w goldzie, nie? I wydał to podczas jednego z wywiadów, który potem został zdjęty z pewnych względów online, nie wiem dlaczego, ale nie mogłem go znaleźć. Widziałem go raz online, ale ten cytat zapamiętam do końca życia. Tak samo jak to, że według niego edukacja w grach jest niepotrzebna.
tak jak ja jestem wyedukowany, to według niego nie jest dobrze. No, painkiller. No, powiem tak, przez... Dopiero w zeszłym roku udało mi się dowiedzieć, bo miałem cały czas pytanie, żeby znaleźć kogoś z oryginalnego teamu painkillera, oprócz Chmielarza, i się dowiedzieć, co oni brali podczas tworzenia poziomów w Sierocińcu i w cyrku. Po prostu chciałem wiedzieć. Dostałem odpowiedź. Nie, nie, nie. Crunch. To były pomysły po crunchu. Okej. Okay. Mirror's Edge. Teraz ma być dwójka. Yes! Tyle lat czekania. A, fun fact. Oryginalnie w Mirror's Edge postacią miał być mężczyzna. Nie, ktoś stworzył alternatywny model kobiety i kobieta bardziej przypadła ekipie do gustu. Całe szczęście, bo teraz pewnie w Gamergate by im nie odpuścili. No i Dead Space, dość ciekawe tytuł z prostej przyczyny. Uwielbiam user interface w tej grze. Praktycznie nie istnieje. I to jest też problem dużej ilości gier niezależnych, czy jak na przykład Sunset, do którego się odwoływałem, że user interface był, ale na przykład z gamepada nie można było nawet wejść do menu. Trzeba było na klawiaturze włączać, więc to są małe rzeczy, które potrafią zrobić z gry dobrej, wybitną albo z dobrej, niegrywalną, na które trzeba zwracać uwagę. Bardzo drobne szczegóły. Teraz jest Indie Apocalypse. Takie pięć głównych podpunktów. Na zasadzie, że jest za dużo konkurencji, że diagramy wskazują na to, że się nie opłaca wydawać gier, że App Store jest po prostu puszczą, w której nic nie można znaleźć. Okej, okay. I czy jest to dobre? Dla ciebie jako twórcy? Znaczy, to jest kwestia taka, że te czaty tak zrobiło trochę możliwość sprawdzania demo. Tak. Tak, tylko kwestia z tego typu, że z tego co pamiętam. Tak, tylko wiesz, kwestia z tego typu, że na zasadzie problemy, jakie właśnie indycy mieli na zasadzie, okej, okay, załóżmy, ktoś kupi grę za pełną cenę i nie pogra, bo. Okej, okay, kto tutaj ma konto na Steamie? Okej, okay. Kto z was ma więcej niż 20 gier, których nigdy nie zainstalowaliście i nie przegraliście? 330. Właśnie. Nie, to jest właśnie ten problem, że na Steamie teraz dużo gier się kupuje, bo jest tanio, bo chce się pograć, a nie znajduje się czasu. Ja zrobiłem sobie postanowienie, że nie kupię nowej gry na Steamie, dopóki nie przejdę połowy tych, co mam i powoli przechodzę. Ostatnio przeszedłem Borderlandsa po raz pierwszy. Też tak można. Ja rzucałem kostką, żeby wybrać literę alfabetu, na którą mam pograć w gry. No i też teraz jest taki nowy termin, 3i, triple I, tak? Czyli tak jakby wysokoprofilowe gry indie. Interstellar, czy nie wiem, teraz Star Citizen. Na zasadzie takiej, że gry indie, żeby się utrzymać, żeby zarobić, muszą zwiększyć swoją jakość. Zwiększając jakość, zwiększają koszta. Tym samym próbują się porównywać do gier AAA. I tu mamy mały problem. Na zasadzie takiej, że... Czy naprawdę jest to apokalipsa indie? No konkurencja zawsze była, teraz jest po prostu lepiej widoczna. Jak wcześniej dawałem punkt, teraz mamy lepsze narzędzia, łatwiej tworzyć gry, łatwiej się wypromować, łatwiej wejść na Steama. Trzeba umieć czytać wykresy i wnioski. Nie trzeba po prostu myśleć, że o, to źle wróży. Nie, trzeba umieć je przeanalizować. Jest zupełnie inna kultura zakupów świadomości graczy na rynku mobilnym i na pecetowym, tak? Na pecetowym czy konsolowym, jeżeli gracie, to zapewne też czytacie magazyny,
szukacie jakichś streamerów online, czytacie recenzje i tak dalej. Na rynku mobilnym tego nie ma aż tak. Wchodzisz w App Store'a, tu jest jakaś nowa gra, ta gra jest na przesenie, weźmy zacznę, ta gra jest za darmo, tak? Jest bardzo one hit hero, aniżeli takie śledzenie konkretnych wydawców czy pozycji. Kontynuacje nie zawsze są sukces, chyba że się Blizzardem. Więc nie przejmowałbym się tym, że ileś tytułów, na które się oczekiwało, nie odniosło sukcesów zakładanych. Może w dłuższej mecie się sprzedadzą. No i indyki zawsze powinny być innowacyjne i niszowe. Nie próbować przesuwać granic, tak, cutting edge, bo im się to po prostu nie uda. Mogą wpaść na jakieś rozwiązania, ale nie mają kapitału. I więc co się dzieje? Tu jest kilka problemów dla indyków. Nie konkurujesz z przeszłością, tylko przyszłością. To, że ty tworzysz grę teraz, nie znaczy, że ona ma być tak fajna, jak gra wydana na Sega Genesis czy na NES-a, tylko to ma być gra tak fajna, jak gra, którą obecnie tworzy Sid Meier chociażby, czy Will Wright. Ty konkurujesz z tym, co wyjdzie w tym roku, co wyjdzie w przyszłym roku, nie tym, co cię zainspirowało 10 lat temu. To jest rzecz, o której zapominacie, tak? Jako twórcy ogólnie. I też to jest problem na zasadzie cykli gier. Jeżeli jesteście indykami, tworzycie mniejsze gry, więc macie mniejszy cykl, jesteście łatwiej w stanie się dostosować, zaadaptować do sytuacji na rynku. Jeżeli jesteście dużymi firmami, cykl wydawniczy teraz niezwykle przyspieszony, to jest rok. Call of Duty chociażby. Nowa część co roku, FIFA, nowa część co roku. Tak, ale jak to wygląda dla gracza? Przyspieszyli cykl, co roku nowa część, ale właśnie są 3 studia i 3 lata. I teraz masz na zasadzie takiej, czyli musisz teraz myśleć o tym, co będzie grywalne za 3 lata, co się sprzeda za 3 lata. Jakie gry będą na rynku za 3 lata. Nie konkurujesz z innymi szrankami, które wchodzą w tym samym roku, tylko z tym, co będzie w przyszłości i to, jak one wpłyną na kierunki rozwoju. Chociażby jak wyszło Gears of War, ich system osłon, jak to wpłynęło na rynek gier. Teraz praktycznie wszędzie są tego typu osłony w grach TPP, wcześniej ich nie było. Że podchodzisz, że łatwo jest się schronić, że łatwo jest strzelać za zasłony i tak dalej. W wcześniejszych pozycjach tego nie było. Gears of War właśnie to zainspirowało, tak? Tutaj też odniesienie do poprzedniego wykładu, że nie chcesz, żeby tworzenie gier było ciężką pracą, nie nazywaj się indykiem. Zapewne jesteś albo amatorem, albo hobbystą. Ale tutaj kolega miał taką rozkminę. Co czyni indyka indykiem? Kiedy można nazwać indyka indykiem? Rozkminaliśmy to i kwestia jest tego typu, że indie jako koncept to jest na zasadzie, że jest się niezależnym, ale niezależnym od czego? Nie, pytanie niezależnym od czego? Jeżeli podpiszesz umowę z Microsoftem albo Sony na wydanie gry na Xboxa czy na PlayStation, czy to jesteś indie? Czy też po prostu się sprzedajesz dużej korporacji? Tak, chociażby. Tak, powiem tak. Kickstarter co wprowadził ciekawego. Tutaj jest dobry punkt odnośnie Kickstartera, tak? Kickstarter co wprowadził ciekawego, to jest redukcję ryzyka dla wydawcy. Przez ostatnie wiele lat problem był tego typu, że dużo gier było powielanych uniwersum, ale stosowało współczesne rozwiązania. Przykład Fallout. Była jedynka, piękny RPG. Dwójka, lepszy RPG. Tactics, nie rozmawiamy na ten temat. Według mnie to był przepiękny, bo był sam system walki, a nie było fabuły. A potem jest Fallout 3, no już zupełnie inna perspektywa, inna mechanika. Fallout New Vegas, teraz będzie 4, ale co by Sidan chciał zrobić? Chciał zrobić RPG-a w życiu izometrycznym, ze starą mechaniką. Kickstarter mu na to pozwolił.
Bo było na zasadzie, okej, no chcemy to zrobić, jak to było, czy dacie nam kasę, żeby nas wydawca, no nie stwierdził, że to jest za duże ryzyko. Tak, ludzie dali kasę, okej, mogli wydać grę. Tak? Czyli Kickstarter niejako umożliwia dużym studiom podjęcie dużego ryzyka, bo jeżeli uzbierają kapitał, to fajnie, tak? Tak jak Mighty No. 7, tak? Przeróbka Megamana. No nikt nie chciał tego wydać, bo nie będzie to na licencji Megamana. No ale ludzie chcieli to samo, czy teraz Castlevania przeróbka też powstaje. No i też problem jest tego typu, jeżeli chcesz zostać indie, to tak jak mówiłem, okej, powinieneś się specjalizować w czymś, ale tym samym pożegnaj się swoją kliszą. Jesteś all in one army, zajmujesz się wszystkim. PR-em, finansami, HR-em, tak? Zatrudniasz freelancerów, zatrudniasz inne osoby do współpracy, ty siebie promujesz. I na przykład, tak jak teraz, no załóżmy, ja jako indyk chcę jechać na targi do Poznania, wystawić swoją grę. No, żeby wystawić swoją grę, muszę zapłacić za stoisko. Chcę jechać na PAX-a, muszę zapłacić za stoisko. Na PAX-ie stoiska się zaczynają od 4000 dolarów. Zaczynają. Można mieć też takie za 1,5 miliona. To było stoisko Minecrafta, ale to inna rzecz. I to jest właśnie problem, że no, promocja kosztuje. Czasem się też zdarza fajne sytuacje. Na przykład w tym roku pojechałem do Kopenhagi na Nordic Game Jam. Nie dlatego, że był Nordic Game Jam, tylko że był jeden twórca, którego bardzo lubię. Chciałem poznać osobiście, tylko że koleś jest z Argentyny. A że mi się, no nie za bardzo jest mi w drodze do Argentyny, a on stwierdził, że będzie w Danii, no mi jest znacznie bliżej do Danii niż do Argentyny, to pojechałem do Danii, żeby się z nim spotkać. I no, jesteśmy przyjaciółmi, ale jesteśmy w kontakcie i to jest fajne, że są takie możliwości właśnie ze względu na to, że ktoś wyda pieniądze, niekoniecznie musisz to być ty. No i trzeba pamiętać, game dev jest niczym Feniks. Tyle razy wyszczono jego upadek i tyle razy powstawiał z popołu. I wam pokażę, ile razy to było nawet. Indiepocalypse, prawda czy fikcja? Rynek się zmienia i będzie lepiej, będzie gorzej. Zobaczymy. AAA, no możliwe, ale to tylko niewielka ilość studiów. Co z AA? Tutaj będę miał pytanie dla was za chwilę. Czy ktoś pamięta granie w gierki z magazynów albo z koszy w supermarketach? Że szło się na przykład do MediaMarktu i było na zasadzie kosz z grami za 5 zł, za 10 zł. Teraz robią w Biedronce wyprzedaże tego typu, ale to było jeszcze przed wyprzedażami nowe gry i tak dalej. To były gry A albo A właśnie na zasadzie, czyli takie średniaki. Teraz te tytuły praktycznie nie istnieją, bo są albo AAA, albo indie. I teraz właśnie AAA powoli wchodzi. No, symulator kozy i chleba to są fajne gry indie, nie? Tutaj też właśnie kwestia, co z czasem, tak? To jest bardzo fajny punkt Edmunda Macmillana. Jeżeli chcesz być dobrym game designerem, musisz grać w gry. Ale żeby wgrać gry, musisz mieć czas. Jeżeli masz czas na granie gry, nie masz czasu na tworzenie gier. Jak to zbalansować? Bo musisz być cały czas na bieżąco. Co z inwestowaniem? Tu właśnie kwestia Kickstartera, czy też deali. Czy warto w to iść? Może i warto. W Lambir na przykład ma wiele propozycji na to, żeby są fundusze inwestycyjne, które chcą w nich zainwestować, ale oni nie chcą. Bo boją się, że to ukróci ich kreatywności, że taki zastrzyk gotówki nie pozwoli im zrobić tego, co chcą zrobić, co na przykład Edmund Macmillan. Jest kwestia, czy wiecie, dlaczego Binding of Isaac ma taką cenę, a nie inną? Edmund stworzył grę, wysłał ją do Steama, pyta się, czy chcecie ją wydać. Oni pograli, stwierdzili, że tak. Jaką chcesz cenę? On, że no nie wiem, czy to ludzie kupią. Myślałem tak o $1.50 czy coś. Nie. Tutaj jest nowa gra. Dungeons of Edenor, bodajże to była, że była na zasadzie 4,99. Okej, niech będzie 4,99.
i została ustalona cena po prostu na bazie innej gry, która miała wyjść w tym samym terminie co jego. I ludzie kupili tyle, że znowu się obsypało dolarami. I on się zdziwił, bo to była dla niego bardzo osobista gra. Odnośnie problemów, jakie on miał z religią i tak dalej. I właśnie co z systemami sprzedaży? No, łatwo jest wejść teraz na platformy, takie jak chociażby GOG czy Steam, ale problem jest tego typu, jeżeli wy wchodzicie z nową grą, nikt was nie zna, co było wspominane wcześniej, i no niekoniecznie musicie ją sprzedać. Inne osoby, które są na Steamie, wydały już jedną grę, czy więcej, co robią, natomiast wrzucają swoje stare gry, bo już mają dostęp do tego, po prostu, żeby sprzedać trochę więcej sztuk, przez co zaniżają ogólną wartość rynku, bo wrzucają stare gry, które już by się nie sprzedawały, ale że są na Steamie, to ktoś sobie może wrzuci, o, to będę miał w bibliotece, bo tą grę lubiłem. No i tutaj mamy rynek gier od 72, kiedy pierwsze konsole były sprzedawane w Stanach, Pong Crash w 77, Atari 83. Z Atari było dość ciekawe, ciekawa sytuacja, bo było na zasadzie główni pracodawcy Atari przeszli do Commodore, Commodore do Atari i dalej zaczęli pracować jako konkurencja. To w ogóle była dziwna sytuacja. Potem było, że rynek komputerów miał zejść, bo ZX Spectrum padło, zmiana na 16 bitów, 3D. PC Gaming w 2002, bo wszystkie duże sieci handlowe przestały sprzedawać wersje pudełkowe, no a potem nagle Steam powstał. Casual Games 2009. Nie przestałem tworzyć gier, bo otworzyłem gry casualowe. Nigdy tak nie upadłem. Social Games 2012 zaczął podupadać. Tutaj jesteśmy. I teraz mamy Indiepocalypse. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. I teraz takie predykcje. 2018 gry komórkowe upadną, bo wszyscy i tak będą grali w Clash of Clans. 2020 konsole, bo w końcu to już tak są pecety. 2029 VR. A potem wyjdzie Half-Life 3. I będzie koniec świata. No też tak może być, też tak może być, ale na razie jesteśmy tutaj, skupmy się na chwili obecnej, nie? Okej, okay. Tutaj właśnie dwie gry wydane przez City Interactive, co ciekawsze, stworzone przez City Interactive. Code of Honor, Terrorist Takedown, które no potem się rozwinęły, bo właśnie City Interactive zaczyna właśnie od tworzenia gier single A, double A, czyli takich średniaków, strzelanek z kiepską grafiką, kiepskim silnikiem, ale zasypał rynek, zebrał kapitał, co potem umożliwiło im wydanie Snipera, Sniper się sprzedał, to potem wydali Lords of the Fallen. Czyli polska wersja Dark Soulsa, no tak, no ale nie zmienia to faktu, że no gra no poziomem i wszystkim jest o wiele lepsza i przynajmniej zerwali ze strzelankami. Więc jest ten plus. Tutaj też mamy jeden z takich ciekawych wykresów na Steamie, jak czas leci, ilość gier sprzedanych w miesiącu, średnia kopii danej gry sprzedanej w miesiącu, na zasadzie takiej, że z czasem więcej gier jest wydawanych, ale każda z nich sprzedaje mniej kopii. No ale właśnie to jest ten problem, że nie oddaje bundli, to jest jedna rzecz, co nie zmienia też faktu, że gry, no tak jak mówiłem, twórcy zaczęli wrzucać swoje stare gry, więc dodawanych jest więcej gier, ale niekoniecznie nowych gier, więc one niekoniecznie się muszą sprzedać, bo starych gry, no na przykład, nie wiem, World of Goo, ja mam chyba 5 kopii. Bundle, płyty, wersja pudełkowa, z jeszcze innych źródeł, no ale to wszystko by się liczyło jako 5 sprzedanych sztuk. Ja jestem jedną osobą, tak? Albo na zasadzie tutaj wykres. Na zasadzie tego, ile jest nowych gier dodawanych. No i rośnie w siłę.
No ale oczywiście taki trend nie trwa wiecznie, tak? W końcu przyjdzie ten krach, że jednak no, dużo osób stwierdzi, że tworzenie gier to nie dla nich. Będzie duży upadek, ale potem jakoś gier no, znowu wzrośnie i będzie fajniej. I no, szukanie gier na Steamie teraz wygląda mniej więcej tak. Jak bycie w bibliotece. Nie pamiętam tytułu, ale okładka była czerwona. No, zupełnie różne książki, tak? Mamy, nie wiem dlaczego tytuł Bracia Sisters jest jako tłumaczenie, ale to pewnie tak jak Dirty Dancing tłumaczenie jest, tak? Mamy Władcę Pierścieni, tam mamy Jerzego Pilcha w tle i Maret, Perspolis, Malinczuka. I w sumie teraz kupowanie nowych gier nawet wygląda na zasadzie takiej. Blind date. Spoko, 15 minut, Jezu. Zdąży się wykąpać w tym czasie. W zasadzie właśnie, żeby nie oceniać gier po coverze i po prostu kupujemy, bo ktoś nam coś polecił. Nie wiemy nic na temat tytułu, ale po prostu kupujemy w ślepo. Ja na przykład, przyznam się, finansowałem na Kickstarterze film Kung Fury. Przepiękny film. Zobaczyłem, że na Steamie jest gra. Kupiłem od razu. W grę można pograć 30 sekund, bo masz dwa klawisze tylko, atak w lewo, atak w prawo i to tyle. A spędzam na nią godzinę. Bo jest po prostu spoko i jest w klimacie filmu. A klimat filmu jest taki, jaki powinien być. Tak? I obecnie no, scena indie i korpo wygląda tak. Mamy dzielnych, walecznych indyków i mamy brutalne korporacje. I no, zobaczymy, kto wygra tą batalię, a może być 1:1. Więc jeżeli ktoś chce więcej informacji, polecam poszukać Sergeja, Ramiego albo Ryana. Mnie też, można. I jeżeli...